muszę zrobić z zakupem. Dzisiaj mam wolne. Musimy jechać jeszcze z Oliwką do Biedronki. Jak już wiecie, na poprzednim filmiku mówiłam o tym, że Oliwka chodziła kiedyś, to znaczy kiedyś, no jeszcze w tym roku, we wrześniu chodziła do Montessori i cały poprzedni rok też chodziła do szkoły Montessori. Tak w ogóle to Oliwka chodziła 3 lata do szkoły podstawowej, do państwowej szkoły. W trzeciej klasie było fajnie, było dobrze, była jedna pani, ta nauczycielka, która miała przejąć klasę, znana była w szkole z, no nie za, do, no nie ma za dobrej reputacji w szkole, wśród uczni i wśród rodziców, więc dużo osób zrezygnowało z tej klasy i poprzepisywało dzieci, między innymi ja. No nie chciałam Oliwki narażać na jakiś tam niepotrzebny stres związany nie tylko ze szkołą państwową, ale charakterem nauczyciela, tak? Więc nie chciałam, żeby chodziła. Moja decyzja zabrania z Oliwki z państwowej szkoły była taka, że prywatna szkoła jest jednak troszeczkę inna. Krystian chodził do szkoły państwowej, ale w Stanach i jakby mam trochę inne wyobrażenie o tym, że może wyglądać szkoła, że tak naprawdę motywacja może być wzbudzana inaczej niż poprzez lęk przed nauczycielem. I wiem, że jest taka możliwość i naprawdę dzieci się uczą i chcą poprzez właśnie chęć do szkoły, poprzez to, że właśnie się nie zastrasza dzieci, tylko tak naprawdę traktuje jak partnera. Myślałam, że w prywatnych szkołach jest podobnie, co prawda jest podobnie, ale nie w każdej. U nas w mieście jest tak, że jednak ci nauczyciele w prywatnych szkołach jeszcze dalej pracują jak system szkoły państwowej, no troszeczkę inaczej podchodzą indywidualnie, ale ogólnie presja jest ta sama. Brakuje takiej wolności dziecka, wolności jego słowa, wolności jego wyboru. Mi było bardzo wygodnie, jak Oliwka chodziła do Montessori, bo ona odrabiała pracę domową w szkole, więc to było fajne, to było podobne tak jak w Stanach, bo Krystian też mało odrabiał pracy domowej. No troszeczkę, no nie tak jak tutaj w Polsce, jak Oliwka odrabia, że naprawdę ma tego dużo. W tej chwili zmieniła szkołę prywatną, bo były mało liczne klasy, jej troszeczkę nie odpowiadało. Koleżanka odeszła jej z klasy, a była tylko jedyna w klasie i trójka dzieci jeszcze innych, więc w sumie pięcioro dzieci. I po odejściu dziewczynki zostały 4 osoby, po odejściu Oliwki zostały 3 w tej klasie, więc no taka mało liczna klasa, Oliwka nie bardzo lubiła, no bo tam tylko chłopcy zostali, więc zdecydowała się przenieść z powrotem do państwowej szkoły, tylko że innej. Idzie uczeń szkoły państwowej. Zobaczymy, jakiej poszła historia. Wszyscy nauczyciele przepisali jej oceny. To był jeden miesiąc, czy tam no, półtora miesiąca ocen w Montessori. I wszyscy nauczyciele przepisali jej oceny, oprócz pana od historii. Heja. Heja. Jak humorek? Oczywiście, kartkóweczka była. Czy nie zapowiedziana? Nie, już zostałam. Nie. Piątkę. Niemożliwe. No. Z czego? Z przyrody. Tak? No. Wow, to gratuluję. No. Nie, no to ty powinnaś kochać szkołę teraz. Tak. A w ogóle dzisiaj była taka akcja, że dostałam, cała nasza klasa i w ogóle cała szkoła dostała takie coś, że dostałyśmy ankiety ucznia. Mhm. Że tam mieliśmy określić nauczycieli, jacyś. No i było na pierwsze pytanie, czy lubisz się uczyć? I tak? Nie? Nie wiem. Co ja zaznaczyłam? Nie. No, mówię prawdę i nie trzeba się było podpisywać. No nie, to taka anonimowa. No tak, anonimowa to. Tak nie miałaś żadnych konsekwencji. Szkoda, że nie było dlaczego. No właśnie. Mogłam napisać to. Wtedy dzieci by się rozpisały tam, listy, podania wypisały. A z historii jak ci poszła klasówka? Dobrze. Też dobrze? No to fajnie. Ja tutaj opowiadam właśnie o tej historii, że pan nie przepisał ci ocen z Montessori, a miała Oliwka bardzo dobre oceny, a uzasadnił to na zebraniu tym, że on po prostu nie wierzy ludziom. Tak, że nie wierzy. To takie uzasadnienie. Tak, nie wierzy swojej grupie zawodowej. No właśnie. Nowe będzie oceny. Bardzo dużo kartkówek, bardzo dużo testów, więc proszę się nie martwić. Tak. I nawet pani wychowawczyni prosiła go, nie dało rady. Poprosiła mnie, żebym ja poszła do niego i nie dało rady. Tak. Teraz zaczynam opowiedzieć mamie, jaka akcja ci
ale mogę nie krzyczeć, tak? A mogę być zła? Nie gadać mam, tak? Nie no, jakbyś nie była zła. Zła? Tak w ogóle. Tylko tak powiesz, o, śmieszne. To by było fajnie. Ale to jest dla mnie śmieszne? No, nie wiem. Nie wiem, jak zareagujesz na to. Nie być złą. No właśnie. Nie wiem. Nie wiem, czy potrafię. Mogę być niezadowolona, ale nie będę krzyczała na ciebie. O. Jesteśmy już w domu. Obiecałam, że się przebieram. Obiecała piżamę. No to chyba obietnicę dotrzymałam. Dokładnie. I jeszcze masz skarpety Krystiana. To moje. Ale Krystian ma podobne też. Dzisiaj miał założone. Dobre, ale inne. Okej. Więc nie zdążyła Oliwka opowiedzieć. Ale boję się, że mama się zezłości. Tak, boi się właśnie. Ja nie wiem, co to jest rzeczywiście. Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno coś, co się zadziało w szkole. Na pewno coś, co zbroiły dziewczyny i chłopaki. No. I uwagi są? Nie. Bo nie, nie widzieli nauczyciele. Nie, pani widziała, ale pani od przyrody na szczęście jest taka, że powiedziała, że chorym. No to mów. Ej, nie sierpiemy. Opowiadaj. Udało powietrze. Opowiadaj. Nie, dobrze, jeszcze raz. No, nie bój się. Nie zbiję się przed kamerą. Kamera, nie, dobra, posłuchaj. No, nie. Bo ty nie wiesz, o co chodzi. Nie. Myślałam, że wiesz. Nie no, bo jak była ten... Jak była przerwa, bo my chodzimy do łazienki, bo tam jest cicho i w ogóle. No i tam się dzieje, sobie bardzo zazwyczaj w tej łazience. No i w ogóle i tam spędzam miło czas w tej łazience. No tak. Ja też robiłam różne złe rzeczy. Bo ja byłam aniołkiem. Czasami się robi złe i żałuję tego. Najważniejsze jest, że się żałuję. No. A. To może usiądę. Takie to straszne. Może ja usiądę z wrażenia. To masz tutaj krzesło. No to nauczyciele nas krzyczą. Nie, ale ty mi odstrzyj. Znaczy krzyczą, że wchodzicie tam do tej łazienki, do tak? Do łazienki, ale to zawsze mówimy, się, bo tam jest taki kaloryferek i tam rzeczywiście jest ciepło w tej łazience. Mówimy, że my się ogrzewamy. A. I nam jest tam zimno. Akurat był taki nauczyciel, matematyczka i ona powiedziała, że mamy wyjść, że nie można tutaj przesiadywać. No, znaczy ja sobie tak powiedziałam, że ja czekam na wolną łazienkę. Aha. Wy byliście w łazience po prostu nie w środku, nie, tam, nie, tam w wikacji, nie, tylko tam, tam na zewnątrz, tak? No, tam jakby... Ja rozumiem, no. Tak jakbyś czekała rzeczywiście na łazienkę. Tak. A pani tam weszła, tak? Tak. I no i powiedziała, no to dobrze, no to i nas zostawiła, no, tam ten no, dostał ochrzan, no nie. No i poszło. Kto dostał ochrzan? Koleżanki. A inne? Tak. A ty nie? No i potem my zostałyśmy w tej łazience, no i zostałyśmy, bo tam nam było ciepło, potem nam było jest dobrze. I dalej sobie tam siedziałyście. I tam siedziałyśmy. Chodź taka dziewczynka, po już minutę. Mówi, a wy to na lekcję nie idziecie? No tak jest szokowane. A co ja powiedziałam? No chyba już 15 minut temu, tam 20. I nas 20 minut na lekcji nie było. A to nie kopnęłyście? No właśnie nie słyszałam, nie słyszałyśmy, a tam zawsze słychać. A ile was było dziewczyn w łazience? Dwie. A, dwie. Jeszcze takie dwie z trzeciej klasy. Z trzeciej klasy. Mm-hmm. No a pani się nie dziwiła, że was nie ma? W ogóle chyba nie zauważyła. Tak? Koleżanki w ogóle zaczęły nas bronić, że mamy jakieś problemy żołądkowe. A czyli pytała się o was. No, gdzie? I weszłyście tam na tą salę, a dziewczyna... Ktoś... I wszyscy się zaczęli zaśmiać. W ogóle taka, że gdzie wy byłyście? A powiedz mi, ta dziewczyna została wysłana przez panią na pewno, żeby po was przyszła, tak? Czy ona sama weszła do łazienki? Nie, wysłana została. Żeby iść po nią, tak? I co? I ona myślała rzeczywiście, że ty miałeś problemy żołądkowe. No tak. No to ci się upiekło. Wiesz, koleżanki mnie uratowały. No to spoko, widzisz, masz dobre koleżanki. Nie no, co mam na ciebie krzyczeć?
Musisz po prostu uważać, bo to ty dostaniesz, słuchaj, później oberwisz. I w ogóle, i jeszcze potem jak biegłyśmy tam do tej sali, to potem jeszcze nas historyk złapał i gdzie... Czemu w nim na lekcję? Opiekło ci się, nie? No, bardzo. Bo pani mogłaby się zapytać, a potem, co ci było? A potem tak mi ręce drżały, jak przeszłam. A pani mogła się zapytać, a co, Oli, co dziewczyny, wy tam robiłyście w łazience, a wy co powiedziałyście? W ogóle wyszłyście i co? Nic, bo ona akurat coś sprawdzała tam u tych. Aha. I akurat, wiesz, my tak cicho weszłyście. A i przeprosiłyście, tak? Mhm. No i ona już później się nie pytała, co no wam i było? Ona, wiesz, i koleżanki na przykład powiedział, że jest to. A, no właśnie, no. No bo tak weszłyście i tak, no co wam było? No to wy mogłyście powiedzieć, no bo coś tam, i w ogóle co innego niż te dziewczyny, no nie? No. To by był problem. No to naprawdę miałeś szczęście. No musisz uważać tam, wiesz. No, ale to było niezłe, no 20 minut się na lekcję spóźnił. No to pół lekcji. No nie. Co, nie? No pół, no tak. 45 minut. No tak, no. No już tam było 15, coś pomiędzy, bo 15 minut. No. No tak, no było fajnie w tej łazience, naprawdę. No musisz uważać, Anika, bo wiesz, to chodzi o to, że następnym razem, jak będziesz tak robiła, no to... Nie no, teraz to nie wiem co. Ale nie wiem, dlaczego nie było słychać tego dzwonka, może nie wiem. No zagadałyście się, wiesz, łazience zamknięta, to też tak nie słychać. Ale zawsze było słychać, my tam zawsze chodziłyśmy i było słychać, no. I taka to była właśnie historia ze szkoły. Pewnie to będę wspominała do końca swojego życia. No na pewno będziesz. Jak ja nieraz ci różne historie opowiadam. O swoich koleżankach. No, jakie to były akcje. Fajny pomysł, że Sowa, bo tak wiesz. Ona może tak, przecież Sowa to tak może kręcić głową, tak. No i taka akcja właśnie dzisiejsza była, więc dziękuję za wysłuchanie mojej akcji dzisiejszej.